Więc zabrał mnie do seks-shopu. Ja zawsze w głębi duszy, tak wewnątrz mnie, była taka część mnie, która chciała tam pójść. Taka część tajemniczego ogrodu. To jest taka część w duszy kobiety, taka kolebka naszych marzeń, pragnień. Takie ukryte fantazje seksualne, prawda? No, tak. Ale fantazje sadomasochistyczne też? No nie. Muszę powiedzieć, że odrobinę tak. Orgie? Czasem. Kasia, no i... A nigdy nie rozmawiałaś o tym z Tomkiem? No nie. I z nikim innym? Nie no, rozmawiałam ze swoją przyjaciółką Anią, z kuzynką Ewą, z moją sąsiadką Gośką i z koleżankami z pracy, ale tak to w ogóle to z nikim. O sadomaso rozmawiałaś. Nic o tym nie wiedziałeś, tak, Tomku? No, o sadomaso?